Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nagramy sobie moją pielęgnację wieczorną. Nagrałam już tą pielęgnację wieczorną razem z pielęgnacją poranną, która już jest na moim kanale, więc zapraszam Was serdecznie do obejrzenia. Ale już słuchajcie, tak słońce zaczęło operować z drugiej strony. Jakoś mam wrażenie, że po południu już coraz szybciej to słońce jakby migruje, jakoś szybciej niż rano. Nie, jakoś rano tak tego nie zauważam. No i już tak był prześwietlony ten filmik, że nic się nie dało z tym zrobić i teraz też się trochę śpieszę, bo znowu jest taka dosyć późna godzina i to słońce już coraz bardziej migruje, cały czas się zmienia to światło, więc mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj nagrać ten filmik. Do tego, tak jak widzicie, zmieniło się znowu tło, jestem teraz w pokoju mojego dziecka, bo tutaj właśnie już z tej strony operuje światło i w ogóle cokolwiek jeszcze widać. Także przejdziemy od razu do sedna. Trochę będzie to powtórka z mojej porannej pielęgnacji, bo kosmetyki no częściowo się powtarzają. Oczywiście zaczynam wieczorem od demakijażu i tutaj znowu pojawia się All Clean Balm z firmy Hamish. Czyli taki balsam do mycia twarzy, z którego jestem bardzo zadowolona. Powtórzę się już tak pokrótce może, bo więcej będę mówić na temat tych kosmetyków, o których Wam teraz powiem właśnie tej porannej pielęgnacji. Ma taką szpatułkę, wieczko, taki balsam. On pod wpływem kontaktu z ciepłem skóry rozpuszcza się, tworząc taki olejek. Masuje tym olejkiem suchą twarz, naprawdę niewiele go tak naprawdę potrzeba. Masuje suchą twarz i oczy, bo rozpuszczam nim też tuż do rzęs i nie czuję żadnego szczypania, a ja mam wrażliwe oczy. Wystarczy po prostu dobrze wymyć, bo może raz mi się zdarzyło, że no nie wymyłam zbyt dobrze tego balsamu widocznie i troszeczkę mi oczy szczypały, ale generalnie... Zdaje mi tu coś? Jezu, wiecie co, jest tak gorąco, ja znowu mam włosy do góry, bo po prostu upał jest, nie mogę wytrzymać. W każdym razie, wracając do sedna, zmywam całą twarz, później dodaję troszeczkę wody. Ten balsam ma w sobie emulgator, rozprowadzam na twarzy, tworzy się takie mleczko emulsja i po prostu zmywam wodą. No ale później nie byłabym sobą, gdybym twarzy nie chciała jeszcze bardziej domyć z tych resztek tego olejku, które ewentualnie zostaną, no po prostu bardziej dogłębnie oczyścić twarz. I oprócz tego, że jakby ten brud i ten cały makijaż na naszej twarzy znajduje się gdzieś tam na powierzchni, do tego ja mam swoje wizje, że to wszystko wchodzi tam głębiej w naskórek, w te takie ewentualne suche skórki, gdzieś tam w pory i po prostu trzeba to mocno, mocno wymyć. Właśnie szczególnie ważne jest używanie olejków, w ogóle to dwustopniowe mycie twarzy w przypadku, kiedy używamy raz, że makijażu, szczególnie wodoodpornego, a dwa, że filtrów. No bo filtry są dosyć ciężko rozpuszczalne w takich wodnych jakby żelach. Bardziej potrzebują czegoś takiego tłustego, bo one są na rozpuszczalne w tłuszczach. Potrzebują czegoś bardziej tłustego, żeby po prostu je wymyć dobrze ze skóry i żeby nie zostało na niej resztki, a wiadomo czym to się kończy, zatkanymi porami, wypryskami, stanami zapalnymi itd. Także ja stosuję właśnie tą dwustopniowe oczyszczanie. Kolejny krok, który się u mnie powtarza, jest to domycie twarzy na tą chwilę żelem z Neutrogena Hydro Boost Cleanser Water Gel. Czyli jest to taki żel, który przeznaczony jest nawet dla wrażliwej skóry, który dosyć mocno pachnie, co akurat mi nie odpowiada, który dość dobrze się pieni, który co prawda zawiera SLS-y, ale gdzieś niżej w składzie. Prawdopodobnie kiedy mi się skończy, to już go nie będę używała, ale myślę, że to nie jest najgorszy płyn do mycia. Wolałabym kupić, tak jak mówiłam w wcześniejszym filmiku, tym razem jakiś koreańskiej firmy żel do mycia twarzy, który ma, wiem, że ma odpowiednie pH, chociaż tutaj jest napisane, że on ma odpowiednie pH, takie jak pH skóry.
Do tego żeltem ma poprawiać poziom nawodnienia skóry. Zawiera kwas hialuronowy. Także jego używam, tak powiedzmy, ze dwie pompeczki. Pompeczka, bardzo fajna sprawa. I domywam twarz szczoteczką Foreo Luna Mini 2. Bardzo sobie cenię tą szczoteczkę, bo mam wrażenie, że skóra po niej jest dobrze oczyszczona. Jak wiecie, to jest, na pewno wiecie, jest to szczoteczka soniczna. No uważam, że naprawdę świetnie domywa wszelkie pozostałości tam głębiej sporów. I jak sobie tak przez minutkę masuję ten żel w tą szczoteczką twarz, to później go spłukuję wodą. I tak, słuchajcie, mam tutaj jeszcze alternatywy, więc nie będę przechodziła do toniku, bo czasami pomijam ten drugi krok i używam kilku innych rzeczy. Czasami używam, to w zależności, zależy wszystko od stanu mojej skóry. Kiedy czuję, że moja skóra jest taka trochę przetłuszczona, było bardzo gorąco, upał, czuję, że coś mi tutaj się zaczyna zapychać, wtedy używam takiego żelu mikrozłuszczającego firmy Taupa. Jest to mikrozłuszczający żel peelingujący do mycia twarzy. On głęboko oczyszcza, delikatnie złuszcza i odblokowuje pory. I on zawiera kwas salicylowy. Kwas salicylowy jest bardzo dobry, kiedy mamy problem z zatykaniem się porów, dlatego że tak jakby on jako jedyny spośród wszystkich kwasów AHA, PHA jest jakby rozpuszczalny w tłuszczach i wnika nam głęboko w pory, jakby wydobywając ten, powiedzmy brzydko, łój z tych porów i wymywa, więc ja używam tego żelu. On ma w sobie takie bardzo delikatne granulki, ale takie naprawdę bardzo drobniusieńkie. Ta formuła tego żelu się zmieniła. Kiedyś było więcej tych drobinek, trochę bardziej mi odpowiadał, bo się tak równomiernie rozkładało na twarzy. Aczkolwiek ten też mi odpowiada. Czuję, że dobrze doczyszcza twarz i lubię go stosować. To jest już któraś tubka, do której ja powracam. Zawsze mam na podorędziu taką małą tubkę. Są jeszcze dostępne większe tubki i kupuję go w Rossmanie. To jest to. Albo ewentualnie robię sobie od razu peeling gomasz. I tutaj mam kilka peelingów, których nie wiem, czy Wam już pokazywałam, czy nie. W każdym razie to jest peeling gomasz z Flossleku. Jest to peeling z kwasami AHA. Powiem pokrótce, co ten peeling gomasz ma robić. No więc nakładamy taki przezroczysty żel z reguły na suchą skórę, w tym przypadku na mokrą, tutaj producent zaleca. Masujemy i ten produkt zaczyna nam się kłaczkować, takie robią się takie grudki, takie gumki jakby, i te gumki jakby schodzą z naszym naskórkiem, jak wałkujemy. Te peelingi są dość delikatne, dlatego ja je bardzo lubię. W ogóle generalnie nie lubię peelingów mechanicznych. Ten właściwie, no, można go też mechanicznym nazwać. No jeszcze przejdzie i tego typu, ale takie typowe z granulkami to w ogóle się dla mnie nie sprawdzają i zawsze mi roznoszą na twarzy jakieś, nie wiem, brudy i stwarzą mi się po prostu wtedy niedoskonałości. I ten żel uważam, że jest bardzo dobry, bo tutaj na początku stosuje się go 7 dni pod rząd w tygodniu, a później dla podtrzymania efektu 2-3 razy w tygodniu. I ja jak ten żel kupiłam, to tak robiłam i rzeczywiście skóra była wygładzona. Także peeling ten działa bardzo dobrze. Albo peeling firmy SunevMed albo SanuMed, też Wam go pokazywałam w porannej pielęgnacji. To jest żel rozpuszczający naskórek z witaminą C. Działa na podobnej zasadzie co ten, który Wam przed chwilą pokazywałam. Też masuje twarz, tworzą się te grudki, bardzo ładnie wygładza twarz. Jego należy stosować co 2 tygodnie. Ja czasami stosuję częściej, nic mi się nie dzieje. Jedyny minus jest taki, że te grudki osadzają mi się tutaj na włoskach i muszę je potem czymś zetrzeć. Także to jest drugi żel. I ostatnio, słuchajcie, kupiłam sobie z powrotem mój ukochany żel, od którego w ogóle zaczęła się moja przygoda z tego typu peelingami. Jest to żel koreańskiej firmy I Want to Keep Face Healthy. Jest to Deep Peeling Gel. I to też jest właśnie peeling typu gomasz. On już nie jest taki przezroczysty, jest taki mleczny. Nim długo i namiętnie masuje twarz. Dlatego, że on raz się bardziej roluje, raz mniej roluje. Zresztą te inne peelingi też, w zależności od tego, jak często je stosuję. Ale ten wyjątkowo czasami potrafi się w ogóle
nie zgumkować, że tak powiem. Czasami dodaję trochę wody i masuję, ale generalnie no, działa ten peeling, dlatego że ja po iluś tam systematycznym używaniu, właśnie bo to trzeba wszystko używać oczywiście systematycznie, żeby widzieć te efekty, po jednym razie na pewno nie będziemy miał jakiegoś idealnego efektu. Ja widzę, że ta skóra wygląda pięknie i to długo, długo był mój ulubieniec i myślę, że nadal jest, bo jest tak jakby najłagodniejszy, mam wrażenie, z tych wszystkich peelingów. Czasami zamiast peelingów używam takich też peelingów, ale jakby w proszku, które bardzo, bardzo lubię. I miałam akurat z firmy Dermalogica dwa takie peelingi. Został mi tylko jeden, bo ja mam takie miniaturki. To jest akurat Daily Superfoliant i on tutaj ma dodatkowo oczyszczać z takich zanieczyszczeń jakby środowiska. I on ma kolor, słuchajcie, taki ciemnoszary. Wysypujemy go trochę na rękę, dodajemy wodę, tworzy się taka emulsja z delikatną pianką, bardzo delikatną, i wmasowuję sobie w twarz. I jak zmywam, słuchajcie, ten peeling, tak z minutkę to trwa, zmywam ten peeling, to czuję, że ta moja twarz jest taka super, super oczyszczona. Wolałam tą delikatniejszą wersję Daily Microfoliant i mam zamiar sobie go na pewno kupić, ale na tą chwilę używam ten. Uważam, że to są świetne peelingi, naprawdę serdecznie Wam polecam. Muszę jeszcze tylko spróbować tego peelingu z Sensai, bo też jestem go bardzo ciekawa. I pokażę Wam jeszcze raz ten kosmetyk, który pokazywałam w porannej pielęgnacji. Dr. Jart, czyli koreański kosmetyk. Jest to taki peeling w mleczku Dr. Jart Derma Clear Micro Milk Peel. Jest to takie dwufazowe mleczko. Czekajcie, gdzie to jest? O, tutaj jest dwufazowe mleczko, które należy strząsnąć przed użyciem. Już mówię szybko, bo pewnie oglądałyście tą pierwszą część, tak zakładam. Chociaż pewnie nie wszyscy oczywiście. Tutaj mam takie płatki. Z jednej strony są gładkie, z drugiej strony jest gazik. Przecinam je sobie po przekątnej na pół. Nalewam trochę tego mleczka. Przecieram całą twarz i czekam z minutkę minimum. Chociaż tak zaleca producent minutkę, ale ja zwykle chwilę dłużej trzymam ten peeling i zmywam wodą. Oprócz tego, że ten peeling jakby wygładza skórę, ponieważ zawiera kwasy, to on również nawilża tą skórę, bo zawiera tutaj parę składników, które się do tego przyczyniają. No, zawiera na przykład wyciąg z kokosa, czy kwas hialuronowy, no, wyciąg z kwiatu hibiskusa. No właśnie, to z takich rzeczy nawilżających, czyli on ma takie jakby dwutorowe działanie. I to chyba, słuchajcie, wszystko. Tak. Jak sobie o czymś przypomnę, to dam Wam znać. Widzę, że już coraz ciemniej tutaj się robi. Muszę się pośpieszyć. Słuchajcie, oczywiście po myciu twarzy, czy po właśnie takim peelingu, oczywiście tonik, żeby wyrównać pH, to jest bardzo, bardzo ważne. I jak akurat w tej chwili używam, to już jest któreś moje opakowanie, tonik z firmy Ziaja. To jest to tonik z jagodami acai do skóry zmęczonej, pozbawionej blasku i wrażliwej i zawiera kwas hialuronowy i oczywiście mój ulubiony rodzaj toniku z atomizerem. Spryskuję sobie twarz, dobra, też teraz. Polecam bardzo Wam na upały. Wklepuję sobie trochę, żeby bardziej równomiernie jakby się rozłożył. Naprawdę każdy tonik jest dobry, w zależności też jaki chcemy osiągnąć efekt, bo są różne toniki nawilżające z kwasami itd., itd. Ja przez długi czas używałam też tego toniku z firmy Sunway Me, jest to AHBHA BHA 30 Days Miracle Toner, o którym Wam mówiłam i będę Was odsyłać do tego filmiku, już może więcej nie będę na jego temat mówić. Słuchajcie, z takich toników z mojego właśnie backupu, to jeszcze Wam pokażę, że mam do tej pory nieotwarty tonik z Pixi z kwasem glikolowym 5%. Też czeka na swoją kolej. No też się nie mogę doczekać, kiedy go w końcu zużyję, bo już długo, długo u mnie leży. Albo słuchajcie, używałam też takiego zamiast toniku lotionu P50V firmy Biologic Recherche, francuskiej firmy. To jest tonik, który zdobył wiele nagród, jest bardzo popularny, tylko bardziej ta wersja P50. P50V to jest do skóry dojrzałej. Złuszczający, odnawiający lotion na bazie kwasów. Tonik, słuchajcie, ma bardzo dobry skład. Ja mam tutaj taką malutką buteleczkę, on jest dosyć drogi. I ja tak trochę skakałam z kwiatka na kwiatek, bo wiecie, ja jestem ciągle czegoś ciekawa, niecierpliwa, ale jest paskudna cecha, ale no ja tak niestety mam, dlatego cieszę się, kiedy coś mi się uda nie otworzyć długo, żeby nie umrzeć z ciekawości.
I ja go zużyłam tak mniej więcej do połowy, on dawał mi wspaniałe efekty. To co pamiętam, co mnie zdziwiło po tym toniku, że następnego dnia po użyciu jakby ściągałam kawałki, następnego dnia czy dwa dni później czy trzy dni, już nie pamiętam, ale ściągałam, słuchajcie, kawałki skóry i to nie były suche jak wiór kawałki skóry, tylko były tak jakby ta skóra była dodatkowo, mimo że się złuszcza, tak jakby była nawilżona. No nie wiem jak wam to opisać, ale było to po prostu takie inne niż zawsze, bo zazwyczaj skóra się jakby wysusza i dopiero, znaczy ta skóra, która ma się złuszczyć, jest taka raczej wysuszona, natomiast ta była taka nawilżona, co mnie bardzo zdziwiło. Na pewno go zużyję gdzieś tam w trakcie. Albo słuchajcie, używam, właściwie to słuchajcie, powiem wam, że najpierw używam zwykłego toniku, a potem dopiero takich lotionów. I tu mam taki lotion, do którego teraz wróciłam, gdy odstawiłam ten tonik Sun by Me. Jest to firma Cosrx, też firma koreańska, AHA 7 Whitehead Power Liquid. Czyli to jest taki płyn, który jakby ma nam z kwasami AHA, który ma nam likwidować te takie małe krostki podskórne, do których ja mam tendencję. Jest też wersja z kwasem salicylowym do zaskórników zwyczajnych, takich, co występują między innymi na nosie. I on, słuchajcie, tutaj zawiera... On głęboko oczyszcza pory i zmniejsza ich widoczność, reguluje wydzielanie sebum, wspomaga proces usuwania martwych komórek bez podrażnień skóry. O właśnie, dobrze, tu jest kluczowa sprawa. Na oczyszczoną i stonizowaną skórę nałożyć odpowiednią ilość produktu. Także dobrze robiłam w sumie, że używałam wcześniej normalnego toniku. Ja go, słuchajcie, używam tak mniej więcej co 2, co 3 dni. Czuję, że ten kosmetyk ma potencjał. Naprawdę mam wrażenie, że on mi wygładza skórę. Zanim go odstawiłam, jak później używałam tego toniku Sun by Me, miałam wrażenie, że moje pory się obkurczyły, co myślałam w ogóle, że jest w ogóle niemożliwe. Chociaż tak normalnie jakby tego widziałam, to widziałam to pod makijażem, że te pory są jednak mniejsze, jednak jestem w stanie w jakiś sposób je ukryć. I troszkę na początku czułam takie mrowienie, chyba do tej pory też trochę delikatnie czuję takie mrowienie, kiedy go używam. Potem przestaję czuć to mrowienie i słuchajcie, to jest taki lotion, po którym ja nie muszę od razu nakładać dalszej pielęgnacji. Właściwie czasami, nie zawsze, ale czasami mam wrażenie, że nie musiałabym dalej czegokolwiek używać, ale oczywiście chcę, żeby ta moja skóra wchłonęła w nocy jak najwięcej produktów, bo ona się wtedy regeneruje, więc trzeba jej dostarczać tych najróżniejszych dobrych substancji, które jej w tym pomogą. Natomiast po tym nie czuję po prostu takiego ściągnięcia skóry, czyli on w jakiś sposób też jakby nabliża tą skórę, a już na pewno jej nie wysusza. Tak, właśnie to AHA 7, to znaczy, że to jest 7% kwas glikolowy. No, także na pewno teraz zużyję ten tonik, bo ten płyn, bo aktualnie go używam i zaraz potem dokończę ten lotion P50. Wiecie co, ale strasznie się motam, bo trochę wam pomieszałam te toniki z tymi jakby płynami złuszczającymi, bo ja jeszcze, zanim użyję tych płynów złuszczających, w te dni nawet, stosuję esencje. Tak jak mówiłam wam w tym wcześniejszym filmiku, ja już się nie zamierzam rozstawać z esencjami. I ja obecnie używam esencji z SK2 Facial Treatment Essence. Jest to japońska firma. Też wam trochę więcej mówiłam na ten temat w tym filmiku o porannej pielęgnacji i tam was odeślę. Mam nadzieję, że to światło wam tutaj nie przeszkadza. Także ja stosuję dosłownie kilka kropelek. Zobaczcie, ja go dokładnie stosuję, tą esencję, od ponad 3 tygodni i takie jest zużycie. Ja stosuję dosłownie 4-5 kropelek na twarz i sobie ją wklepuję. Także ta esencja generalnie ma nam jakby odnowić tę skórę, dodać trochę życia w skórze. Ta skóra ma być świetlista, pory mają być zwężone, ma być przede wszystkim przygotowana do przyjęcia pozostałych kosmetyków. W 10% składa się z filtratu z drożdży, które jakby fermentują. Podczas tego procesu wytwarza się mnóstwo dobroczynnych związków dla skóry, tak wam powiem pokrótce.
które mają właśnie odżywiać tą naszą skórę. Ta esencja jest bardzo droga, bardzo, bardzo. Ja mam tutaj taką malutką flaszeczkę, tutaj jest 30 ml, ale te większe pojemności są naprawdę strasznie drogie. Byłam strasznie ciekawa, więc sobie ją kupiłam. Jak na razie nie mogę się za bardzo wypowiedzieć. Myślę, że 3 tygodnie to chyba jeszcze trochę za krótko. Chociaż mam trochę wrażenie, że ta skóra jakby mi się delikatnie wygładziła, ale wiecie, ja stosuję tutaj jakąś taką kompleksową pielęgnację, więc to może być zasługa nie tylko tej esencji, ale też różnych innych. Także używam tej esencji i z esencjami w ogóle nie mam zamiaru się już rozstawać. I gdy używam tych płynów złuszczających, jak mówię, co drugi dzień, czasami co trzeci, to wtedy używam ich po tej esencji. Mam tutaj taki backup, też z firmy CosRx, jeśli chodzi o tą esencję, z wyciągu z drożdży Galactomyces, czyli to są te same drożdże dokładnie co w przypadku tej esencji. Jest tutaj 95% zawartość, czyli jeszcze więcej jest tutaj tego filtratu. No właśnie, poprawia elastyczność i poziom nawilżenia skóry, stymuluje odnowę komórek, redukuje blizny i przebarwienia, pozostawia skórę rozświetloną i zdrowo wyglądającą. I właśnie to samo ma robić ta esencja SK2. Ta esencja to jest jakby taki pionier wśród tych wszystkich esencji. Ona chyba powstała jako pierwsza, to już chyba lata 70. były. Także te wszystkie kosmetyki to już są jakby, reszta to są kosmetyki odtwórcze. I o ile ta esencja z SK2, ona głównie bazuje na tym filtracie z tych drożdży, ma niewiele więcej składników, w zasadzie reszta to już są konserwanty, jest niewiele składników, tak te inne odtwórcze esencje są bogate w różne inne związki, czego też jestem bardzo ciekawa. Chciałabym Wam tutaj przeczytać, co on tutaj ma. No właśnie, na drugim miejscu jest niacynamid, panteno, gliceryna, czyli generalnie nawilżacze, panteno dodatkowo łagodzi, niacynamid też działa przeciwzmarszczkowo, też wielotorowo, na pory, na przetłuszczanie się skóry, betaina, kwas hialuronowy, alantoina, adenozyna, także same dobre składniki i zaraz chyba jak mi się skończy ta esencja z SK2, to przechodzę na tą i zobaczymy, porównam sobie po prostu, że coś się zmieni. Dobrze, powiem Wam, co nakładam dalej, ale czasami jeszcze wcześniej nakładam maski, o których Wam powiem za chwilę. Jeśli już powiedzmy nałożyłam tą maskę albo tego wieczoru nie nakładam maski, to dalej nakładam znowu tak jak rano serum z The Ordinary, czyli Buffet. Wiecie co, dzisiaj siedzę na podłodze, tak sobie jakoś na szybkiego ukleciłam tutaj siedzisko i co chwilę mi drętwieją nogi, muszę co chwilę przerywać filmik. Wracając do serum z The Ordinary, to jest serum z peptydami. Ma tutaj masę najróżniejszych peptydów, woda, gliceryna, znowu jest jakiś ferment z drożdży, jest acetyl heksapeptide. Jest to taki odpowiednik botoksu, on ma tam trochę paraliżować nasze mięśnie, a raczej zapobiegać przepływowi impulsów nerwowych do naszych mięśni. Nie będę Wam wymieniać, ale to jest cała masa peptydów. Uważam, że to jest świetne serum pod kątem składu. I ja nakładam sobie kilka kropli, zobaczcie, już zużyłam więcej niż pół. Uważam, że ono dobrze pielęgnuje skórę, że ta skóra jest taka nawilżona, natomiast ciężko mi powiedzieć, czy on daje mi efekt jakiegoś liftingu. Wiecie, też peptydy działają wielotorowo, generalnie mają pobudzić syntezę kolagenu, na czym mi najbardziej zależy i żeby ten rozpad właśnie jak najbardziej opóźnić. Także myślę, że skutki używania takiej pielęgnacji, a nie innej, wyniki raczej będą dopiero widoczne jakby po jakimś czasie. No bo tak chwilowo chyba nie ma takiego kosmetyku, który nałożycie i nagle po prostu jest taki efekt wow, że nie wiem, lifting, że od razu wszystko jest takie wygładzone, wszystko znika, wszystkie pory znikają, wszystkie zmarszczki znikają. Myślę, że nie ma takiego kosmetyku, myślę, że liczy się systematyczność, regularność. Także używam tego serum. Ostatnio nawet, kiedy czuję, że moja cera jest bardziej podrażniona, mieszam sobie to kilka kropli tego serum z żelem z aloesem. To jest akurat Skin 79. Mówiłam Wam o nim w porannej pielęgnacji, że po prostu ta nadaje się do wszystkiego. Oczywiście aloes ma działanie przeciwzapalne, łagodzące, nawilżające na skórę.
Ta w ogóle ta galaretka arusowa to jest takie odświeżenie, słuchajcie, na ten upał. Uwielbiam ją nakładać na twarz, właśnie mieszać. To właśnie miałam opowiedzieć Wam o nim przy maseczkach, że mieszam go z olejkiem marula, bo akurat taki mam. Mieszam go z serum My Power Elixir z Mia, które ma dużo dobrych takich olejkowych rzeczy w składzie. Właśnie świetnie się nadaje to serum zamiast na przykład kwasu hialuronowego do mieszania z olejkami. Bo samych olejków na pewno bym nie stosowała na twarz, bo dla mnie zbyt mało nawilżają, są zbyt tłuste. Natomiast w połączeniu z takim nawilżaczem typu kwas hialuronowy, typu właśnie taka galaretka, pięknie wchłaniają się w skórę, nie zostawiając aż takiej tłustej warstwy, jak normalnie to robią. Tego olejku w ogóle nie używam solo, zawsze mieszam razem i jako maseczkę, taką grubszą warstwą, świetnie się sprawdzają. Także jedną maseczkę mam już za sobą. Zamiast do tego serum z The Ordinary stosuję samo serum. A na nos i czasami na miejsca, gdzie mam jakieś wypryski, czy jak na brodzie mam więcej wyprysków, to w tym miejscu nie nakładam tego serum, tylko właśnie nakładam Effect Lab Duo z La Roche-Posay, który ma takie właściwości, jakby no, przeciwko niedoskonałościom działa. Także to nakładam szczególnie właśnie na mój nos, na moje pory, ale na razie efektów też nie widzę. I patrzę, żebym ja czegoś nie pominęła. I na koniec nakładam sobie taką emulsję z firmy Swani Coco Peptine Care Emulsion. I to jest taka emulsja, której zaciąga. To jest wielka tuba. Ona była bardzo droga. Kupiłam ją w dużej promocji na stronie Skin79 razem z kremem pod oczy, ale widzę, że one ostatnio zniknęły z oferty. A szkoda, bo to jest bardzo dobra emulsja. Co prawda w takie chłodniejsze miesiące nie wystarczała mi jako ostateczny taki nawilżacz, ale na tą chwilę sprawdza się wyśmienicie. To takie jest właśnie emulsja, mleczko. Taką ma konsystencję, bardzo lekką. Wtapia się w skórę i ona, słuchajcie, zawiera również całą masę peptydów, kolagen. No już Wam nie będę nawet wymieniać, bo tu większość się podejrzewam na pudełku wypisane. Tych mnóstwo oczywiście ekstraktów z najróżniejszych roślin. No ja czuję, że moja skóra jest pod dobrą opieką, kiedy stosuję tę emulsję. W ogóle polecam Wam, słuchajcie, peptydy, szczególnie do, w ogóle generalnie do każdej skóry, ale szczególnie do, mi się wydaje, do skóry suchej byłoby dobre, bo czuć takie jakby odżywienie po tych wszystkich kosmetykach z peptydami. I słuchajcie, jeśli chodzi o kremy, nie powiedziałam Wam w tej porannej pielęgnacji o kremie, który też znalazł się w moich ulubieńcach. Jest to prosty kremik z firmy Dermo Future, przeciwzmarszczkowy krem naprawczy ze śluzem ze ślimaka, który ma bardzo fajny skład, który ma bardzo podobną konsystencję właściwie do tej emulsji ze Swani Coco. Jest taki lekki, ładnie się wchłania, stanowi dobrą bazę pod makijaż. Ma mnóstwo dobrych składników dobroczynnych dla naszej skóry. Już na drugim miejscu jest ten wyciąg z tego filtratu ze ślimaka. Jest masło shea, jest kwas hialuronowy. Są wyciągi z różnych roślin, już Wam nie będę tutaj mówić, bo nawet niektórych nie znam. Jest adenozyna, która działa przeciwzmarszczkowo. Peptyd miedziowy nawet tutaj jest, słuchajcie, na którego punkcie ostatnio mam bzika, chociaż też ostatnio czytałam, że niekoniecznie jest on aż taki super, ale też są, widzę, fermenty są. Też filtrat ze sfermentowanych drożdży, ale właśnie te peptydy widzę, szczególnie ten kupę, czyli Peptide One mi interesuje. No powiem Wam naprawdę, że bardzo dobry skład. Jest go tutaj 12 ml. Kosztuje bodajże jakieś 12 zł i on też często jest na promocji. Gorąco Wam polecam ten krem. Naprawdę, ja zawsze mam jakąś, takie ma liche trochę opakowanie, ale myślę, że dzięki temu nie płacimy właśnie za to, za słoiczek. Zawsze gdzieś go mam na podorędziu. Jeszcze Wam powiem, że jako backup mam tutaj takie serum multikolagonowe na twarz, szyję i dekolt z firmy Mincer Pharma z biofiltratem drożdżowym, to już chyba jest wszechobecny, z kolagenem z akacji i z kolagenu morskiego.
Błyskawicznie wygładza, wzmacnia strukturę skóry, redukuje głębokie zmarszczki. I to cztery dojrzałe iodki. Także ja tutaj będę sobie pod jakieś takie bogatsze kremy czy emulsje stosować to serum. Też jeszcze tutaj w ogóle nie próbowałam. Cały czas stoi w moich zapasach. Taki backup. I z takich backupów, słuchajcie, mam jeszcze krem z Clinic, którego miałam próbkę i sobie później go zamówiłam. Moisture Surge 72 Hour Auto Replenishing Hydrator, który ma nam nawilżać skórę przez 72 godziny. Świetny krem, taką ma świetną konsystencję, słuchajcie, że on mi się wspaniale sprawdził pod makijażem. Taką ni to żelową, ni to kremową, ni to emulsja. O, jakieś chłodne kolory się zrobiły teraz, widzę. Już słoneczko zachodzi. Mam wrażenie, że moja skóra się po nim świetnie zachowywała, chociaż wiecie, stosowałam go tylko raz z tej próbki. I on czeka tutaj na bardziej takie chłodniejsze miesiące. Myślę, że od września, od października będę go stosowała. I tutaj dostałam jeszcze gratis Moisture Surge Extended Thirst Relief. Też żel krem nawilżający. Także to mam taki backup, który będę stosować właśnie w chłodniejsze miesiące. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, zanim przejdę do maseczek, że co najmniej raz w tygodniu stosuję sobie peeling kawitacyjny z firmy, ja mam akurat z firmy Yasumi, który ma mi pomóc w tym zlikwidowaniu tych pojedynczych takich małych krosteczek, ale widzę, że im więcej kwasu stosuję, im bardziej to moją skórę złuszczam, tym jest ich po prostu mniej. No, moja skóra jest bardzo skłonna do, może nie wiem, czy powiedzieć, że do zapychania, ale ona myślę, że tak reaguje na różne kosmetyki, że wyskakują takie małe krostki nawet po jednym dniu używania kosmetyków, także ja wiem od razu, kiedy jej nie pasuje jakiś kosmetyk, aczkolwiek czasami mam wrażenie, że jak dalej stosuję ten kosmetyk, to ona się trochę przyzwyczaja, bo jakby ten proces się uspokaja i jakby przestają wyskakiwać, także wiecie, to jest jeszcze przeze mnie do końca niezdiagnozowany, ale myślę, że jestem na dobrej drodze. W każdym razie raz w tygodniu używam peeling kawitacyjny, oczywiście na mokrą skórę cały czas sobie zraszam wodą, bardzo powoli sobie tutaj jadę po całej twarzy tą szpatułką i myślę, że regularnie stosowany też mi pomógł swojego czasu, bo teraz stosuję go raz w tygodniu, a swojego czasu stosowałam go co dwa razy w tygodniu i widziałam efekty, że miałam mniej rzeczywiście tych krostek. Także w ogóle nie podrażnia twarzy ten peeling. Przez momencik jest tylko zaczerwieniona po użyciu, bo to jest trochę związane jakby z tym, no jeździmy sobie czymś metalowym po twarzy. To w ogóle nie boli ani nic. Potem przydałaby się jakaś fajna maseczka. Zaraz Wam tutaj pokażę, bo ja w ogóle ostatnio dostałam bzika na punkcie maseczek przez Bogusię Spryszyńską z kanału Bogusława Spryszyńska. Ona co prawda używa takich maseczek, wiecie, już droższych OM. Ja najczęściej kupuję sobie masę najróżniejszych maseczek, takich drogeryjnych, bo jakoś na maseczki zawsze mi szkoda było pieniędzy, ale być może jestem właśnie w błędzie. Maseczki bardzo dobrze działały na moją skórę, szczególnie po jakimś peelingu, bo dzięki temu, że regularnie złuszczamy naskórek, to oprócz tego, że jakby zmagamy tą odnowę komórkową i ta skóra cały czas jakby się odnawia, to opóźnia to procesy starzenia, to jeszcze powodujemy, że kosmetyki lepiej się nam wchłaniają zdecydowanie w skórę, nie przez taki stary naskórek popękany, na którym ten kosmetyk się po prostu zatrzymuje i nie ma prawa w ogóle iść dalej. Także ja używałam maseczek no, najróżniejszych, nawilżających, no, anti-aging oczywiście, ale oczywiście patrzyłam tak mniej więcej na skład, żeby jakieś tam zapychacze nie było w środku, jakichś tam niepotrzebnych alkoholu i innych takich rzeczy. Natomiast no, dawały radę te maseczki, słuchajcie, co miały zrobić, to zrobiły. I oprócz takich właśnie nawilżających maseczek i takich anti-aging, to oczywiście wszystko w zależności od tej mojej rutyny wieczornej, ale także od stanu mojej skóry, bo może zacznę Wam mówić o takich maseczkach, które mają ją trochę ujarzmić, kiedy się przetłuszcza za bardzo, kiedy widzę, że jest więcej wyprysków, kiedy te pory się zatykają. To mam tutaj taką maseczkę, to jest Glinka Gasu Znakomi, która ma oczyszczać, odżywiać i regenerować. Bogata jest w różne mikroelementy, posiada właściwości oczyszczające, odtłuszczające, ale zapobiega też przesuszaniu się skóry i nadmiernemu łuszczeniu, ma poprawiać elastyczność skóry. I właśnie wtedy stosuję sobie taką maseczkę. Ja sobie, słuchajcie, zrobiłam tutaj taką dziurkę, nie zdejmowałam w całości tego papierka i mieszam ją sobie z wodą. Ale ostatnio, od dłuższego czasu właściwie nie ostatnio, mieszam ją sobie też z tym żelem aloesowym. I dodaję trochę albo właśnie olejku marula, albo tego
serum zmija, żeby miała też te właściwości takie odżywcze ta maseczka, żeby miała fajniejszą konsystencję. I nakładam na skórę taką maseczkę. Albo nakładam maseczkę z Sephory. Właśnie tą taką popularną, błotną maseczkę z cynkiem i z miedzią, która jest oczyszczająca i matująca. Troszkę za silny zapach ma jak dla mnie ta maseczka. Ja bym jej nie nakładała na całą skórę, tylko w miejsca takie, gdzie mi się najbardziej przytłuszcza, to znaczy w moją strefę T. Najczęściej ją nakładam, ona mi dodatkowo, gdy mam podrażnioną skórę, to troszeczkę mi szczypie ta maseczka, także nie wydaje mi się, żeby ona była najdelikatniejsza. Natomiast myślę, że robi swoje, ściąga trochę pory, tą skórę jakby tak odtłuszcza. Lubię ją nawet stosować. I mam jeszcze taką maseczkę z Taupy. Właściwie jest to maska peeling gel 4 w 1, korygująca niedoskonałości. I tej używam już od lat i zawsze mam razem z tym żelem mikrozłuszczającym miniaturkę jakąś w domu. Ona właśnie spełnia cztery funkcje tego peelingu mechanicznego, enzymatycznego, maski ściągającej i żelu do mycia twarzy. I ja właśnie robię tak, że nakładam sobie tą maseczkę na strefę T, masuję sobie tak z minutę, a później sobie zostawiam tak na 10-15 minut, żeby trochę zaschła. Ona ma tutaj też w sobie właśnie glinkę, tlenek cynku, który działa przeciwzapalnie, ściągająco, papainę, no więc tak samo właśnie działa jako peeling enzymatyczny i myślę, że to jest bardzo skuteczna maseczka, naprawdę. I już, tak jak mówię, długo stosuję, już Wam ją dawno pokazywałam i ja jestem z niej zadowolona. W ogóle jakoś, słuchajcie, mam sentyment do Taupy, jakoś lubię te kosmetyki. Dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o te maseczki, zaraz przejdę dalej, tylko wspomnę jeszcze to, co wspominałam Wam w tym filmiku z pielęgnacji porannej, że pod oczy używam kremu również ze słoni koko, tak jak ta emulsja, Biologia Fermentation Peptide Eye Care Cream, czyli krem z peptydami, po którym rzęsy mi rosną prawdopodobnie jak szalone, prawdopodobnie po nim, bo mam wrażenie, że zaczęło mi tak rosnąć i mniej się łamać, od kiedy używam tego kremu. Ja go używam bardzo dużo, bo jest go tutaj aż 30 ml i używam go bardzo blisko rzęs również, dlatego że po prostu mnie nie podrażnia. Ten krem mnie nie podrażnia, chociaż mam niewrażliwe oczy. On nic takiego nie robi, za mało nawilża. Na teraz jest ok, chociaż momentami czuję, że jest za mało nawilżenia, ale i tak sobie, słuchajcie, nakładam to serum z peptydami i tą emulsję również pod oczy, bo czemu nie? Też mi się nic nie dzieje, nic mi nie szczypie. I zimą wiem, bo ja go zaczęłam stosować jakoś, no jakoś o te zimne miesiące się otarło to używanie i to było zdecydowanie za mało dla mnie. Musiałam sobie dokładać jeszcze jakiegoś kremu. Z takich maseczek jakby w opakowaniach, nie takich jednorazowych, mam maseczkę od niedawna z Hada Labo. Jest to 3D Lifting Mask Shape Memory Gel z resveratrolem. Jest to taki polifenol pozyskiwany z wina, który jest silnym antyoksydantem i z kwasem hialuronowym, z czego w ogóle słynie seria Hada Labo, która jest firmą japońską, natomiast firma Dax Cosmetics jest dystrybutorem na polski rynek. Trochę inne mają składy te kosmetyki niż kosmetyki te oryginalne Hada Labo japońskie. Troszkę gorsze, ale jak dla mnie, jeśli chodzi o nawilżenie, to działają bardzo dobrze. I ta maseczka jest taka właśnie strasznie dziwna, bo to jest postać nawet nie żelu, to jest po prostu galaretka. Ale to jest taka galaretka, że jakbym teraz, widzicie jak się trzęsie? Jakbym przechyliła to opakowanie, to by mi wyleciała cała. Dosyć ciężko się ją nakłada na twarz. I takie dziwne jest trochę wrażenie takiej lepkości, dlatego nie nakładam jej nigdy za dużo, a robię to głównie wieczorem, bo pewnie pod makijaż bym ją zmyła. I jak ona się wchłonie właśnie po 15 minutach, to należy ją trochę doklepać i jej nie zmywać. I ja też tak robię. Ja widzę, że rano ta twarz jest taka jakby bardziej napełniona od środka. Takie mam wrażenie, że jest dobrze nawilżona, że ta maseczka naprawdę dobrze działa. To jest moja opinia po około 3 użyciach. Czuję, że ta skóra trochę inaczej wygląda niż jak nie zastosuję tej maseczki. I druga maseczka z takich większych jest to maseczka z Bielendy. I Bielenda wypuściła teraz bodajże 3 maseczki. Ja mam akurat maseczkę odświeżającą z ananasem i z witaminą C. Druga jest z arbuzem, na którą też miałam ochotę i nie wiem, czy sobie nie kupię.
Ona energetyzuje, rewitalizuje, dodaje blasku dla cery szarej i pozbawionej właśnie blasku. Jest to maseczka przewidziana na 12 aplikacji. Redukuje niedoskonałości cery, ujędrnie likwiduje szorstkość, optymalnie nawilża, dlatego że on zawiera tutaj wyciąg z ananasa, a ananas, jak wiecie, zawiera enzym bromelainy, która działa peelingująco i oczyszczająco i poprawia kolor cery, rozjaśnia przebarwienia, wygładza, bla bla bla. Jest to świetna maseczka do stosowania właśnie na lato w takie upały. No tak samo w sumie jak ta z Hada Labo. Można ją dodatkowo włożyć do lodówki, żeby spotęgować ten taki odświeżający, orzeźwiający efekt. No to jest właśnie taka galaretka. Należy ją wmasować przez minutę w skórę i później pozostawić chyba na 10 czy 15 minut. Ona ma w sobie takie granulki, które się właśnie uwalniają pod wpływem masażu. To jest też taka właśnie kisielo-galaretka. Pachnie tak świeżo, orzeźwiająco. I słuchajcie, naprawdę powiem Wam, że jak ją zmyję, dzisiaj nawet sobie ją rano robiłam, jak ją zmyję, to wydaje się ta twarz taka, no rzeczywiście, tak jakby miała w sobie, no nie chcę powiedzieć mnóstwo energii, bo to głupio zabrzmi, ale jest taka, zdrowo wygląda, po prostu zdrowo wygląda, jakaś taka jest ujednolicona, taka rozjaśniona. No ja widzę, że ta maseczka coś robi na moją skórę, że ona wygląda naprawdę lepiej, także podejrzewam, że tą z arbuza sobie również kupię. A jeszcze powiem Wam, należy ją stosować dwa razy w tygodniu. I z tego składu właśnie zawiera też pantenol, który łagodzi, wyciąg z tego ananasa, znowu ferment z drożdży, zawiera kurkumę, no zaraz Wam powiem o tej kurkumie jedną rzecz, zawiera witaminę C w postaci etylowanej, zawiera kwas hialuronowy, jeszcze wyciągi z jakichś innych roślin. Fajny skład, naprawdę niewielkie pieniądze, bo ona chyba kosztowała około 18 zł czy 20 zł. I bardzo przyjemna maska, bardzo fajna, polecam Wam ją naprawdę. Dobrze, przesunęłam troszeczkę kamerę, żeby Was nie denerwowała ten biały poblask od słońca. Jeśli chodzi o tą kurkumę, to ja zaczęłam sobie robić przez pewien czas maseczki z kurkumą. Łyżeczka kurkumy, łyżeczka jogurtu naturalnego i łyżeczka miodu. I o ile powiem Wam, upierdliwa jest strasznie ta maseczka, bo ona jest po prostu brudząca i można sobie lakier jakby na stałe zabarwić, trzeba go zmyć, no i barwi też twarz. Także najlepiej tą maseczkę robić sobie wieczorem, albo robić sobie po prostu w jakiś dzień wolny, gdzie w ogóle nie wychodzimy, a już na pewno gdzie wychodzimy bez makijażu, to nie polecam jej robić, bo ona naprawdę barwi skórę na taki trochę żółty kolor. Ale jeśli chodzi o działanie, to jest cudowne. Naprawdę, wiem, że to też na pewno ze sprawą miodu i tego jogurtu, bo jogurt też sobie ma kwas mlekowy, bo miód ma między innymi takie działanie złuszczające, przeciwzapalne również, przeciwbakteryjne. Natomiast kurkuma właśnie też ma takie właściwości wygładzające. Także ja po takiej maseczce widziałam, że ta moja skóra jest taka napięta, wygładzona, ten kolor jakby wyrównany, chociaż to pomoże trochę za sprawą tego żółtego koloru, że nie tak, tak było zaczerwienień, ale myślę, że stosowana regularnie na pewno taka maseczka przynosi efekty. Naprawdę ja będę sobie powtarzać ten zabieg, tylko tak jak mówię, jest to uciążliwe. Jak ją nakładałam, to nakładałam ją łyżką na twarz. Jak zmywałam, to starałam się zmywać w rękawiczkach, żeby sobie paznokci po prostu nie zabarwić. Ale no, myślę, że będę ją stosowała raz na jakiś czas i zobaczę, czy doda dalsze jakieś efekty. Dobrze, przejdźmy, słuchajcie, do takich maseczek jakby jednorazowych. Mam tutaj kilka, już też kilka zużyłam. Byłam w TK Maxie, kupiłam sobie kilka też w TK Maxie. Właśnie kupiłam sobie maseczkę między innymi z kurkumą. To jest The Cream Shop. Czytam krem, bo widzę, że tutaj jest akcent na E. Jest to firma koreańska, jest to taki zestaw pięciu maseczek właśnie w płachcie. I wczoraj, słuchajcie, pierwszy raz użyłam tej maseczki i taką miałam fajną skórę po niej. Taką czułam, że ta skóra jest taka jakby odświeżona i jakaś taka chłodna. W ogóle długo, długo po jej użyciu czułam takie odświeżenie, że już nie nakładałam na nią żadnego innego kremu, żeby jakby nie czuć tego efektu i skóra była wystarczająco nawilżona, starczyło mi to na całą noc. Tak wygląda właśnie pojedyncza maseczka. Ma dobry skład,
Ma zawiera również kolagen, między innymi wyciąg z miodu, wyciąg z ženšenia, który działa, no ma działanie anti-aging. Właśnie wyciąg z kurkumy. Oj, różne, słuchajcie, dobroczynne składniki. No ale ta płachta jest taka w miarę przyjemna, chociaż ja w ogóle nienawidzę tych maseczek w płachcie trzymać na twarzy, bo cały czas mam jakoś, nie mogę odciągnąć swojej uwagi od tego, że mam coś na twarzy i że muszę co chwilę przyklepać, poprawić, czy na pewno wszystko przylega, czy wszystko się wchłonie. No ale efekt, jaki dają, to rzeczywiście chyba jest wart używania takich maseczek. Ja oczywiście, jest dużo tutaj tego jakby serum w środku tej maski, ja sobie nakładam na cały dekolt. Zostawiłam sobie również jeszcze resztkę i jak zdjęłam tą maseczkę z twarzy, trzymałam ją bardzo długo, na pewno dłużej niż te 15-20 minut, to sobie jeszcze doklepałam w skórę resztkę tej maseczki. Także to jest taka maseczka. Mam również maseczkę z kolagenem z firmy MediHeal. To też jest chyba jakaś koreańska firma. To chyba kupiłam akurat w Superfarm. Też maseczka w płachcie. Jeszcze jej nie próbowałam. Ujędrniająca, przeciwzmarszczkowa, właśnie siła kolagenu. Całkiem niezły skład. Także taką też będę używała. Kupiłam sobie jeszcze, też akurat kupiłam sobie w TK Maxie maseczkę z ženšeniem, z czerwonym ženšeniem z firmy Skin 79 i też chętnie ją wypróbuję, bo tak jak mówię, no ženšen ma te właściwości przeciwzmarszczkowe. Zobaczę sobie, czy jak będę tak dłużej używała takich lepszych maseczek, czy to rzeczywiście da taki jakby bardziej długotrwały efekt, coś zobaczę więcej na tej skórze. No, nawet Wam nie będę mówić, ale też mnóstwo fajnych składników, mnóstwo wyciągów roślinnych i z aloesu tutaj widzę i rumianek. Także fajny i kwas hialuronowy, bardzo, bardzo fajny skład i bardzo duże stężenie jakby tutaj tego ženšenia w tej maseczce. Dalej, słuchajcie, mam maseczkę też z firmy MediHeal. Jest to maseczka EGT Time Tox, taka ampułka. Odmładzająco przeciwzmarszczkowa. Znowu tutaj zawiera ten acetyl, heksapeptyd, adenozyna, ataksantyna, witamina E. No, wiecie, jak gdzieś widzę, że są jakieś peptydy, dlatego antyoksydanty, to ja jestem po prostu kupiona. Mam jeszcze, jakie to mam jeszcze maseczki, słuchajcie. O, kupiłam sobie z Effectimy taką maseczkę, bardzo ładnie wyglądającą. Fajnie wygląda to opakowanie. Ciekawa jestem, jak sama maseczka. Lift and Correct. Wyciąg z trzęsaka, kolagen, ceramidy, ekstrakt z owsa zwyczajnego. Jest to maseczka wygładzająca, pojędrniająca właśnie tutaj okolic oczu. I niby te czarne kuleczki tutaj na tej maseczce mają masować i pobudzając skórę. I dzięki czemu lepiej przyjmuje skóra składniki aktywne. Nie wiem trochę, jakim cudem one mają masować, jak one będą po prostu przyklejone do naszej skóry, no ale nieważne. No jestem bardzo ciekawa, czy dobrze mi nawilży. Powiem Wam szczerze, że ostatnio moja okolica oka stała się bardzo wymagająca. Już to zauważyłam gdzieś od pół roku, że zaczynają mi się pojawiać już takie pierwsze linie. W każdym razie widać na pewno odwodnienie na tej mojej skórze. Kiedyś tego nie było widać, nawet jak ciążę skórę odwodnioną, to pod oczami nic takiego nie widziałam. No jak widać z wiekiem, to już coraz bardziej daje się we znaki, że trzeba zadbać o tą skórę i bardziej ją zdecydowanie nawilżyć. Także mam takie nawet dwie maseczki, na pewno dam Wam znać. A jak zapomnę, to ewentualnie jesteście ciekawe, to zapytajcie za jakiś czas. A od maseczek pod oczy mam również te z Effectimy. Hydrożywolowe płatki pod oczy. Chyba kiedyś stosowałam te płatki. Korekcja zmarszczek, zmniejszenie cieni i opuchlizny, poprawa wyglądu skóry w okolicach oczu. Zawiera złoto, kwas hialuronowy, proteiny z soi, witamina E, C, B3, beta-glukan, alantoina, heparyny, ojejku. Dużo różnych składników. Też sobie nałożyłam, podejrzewam, że te płatki będą tak jak to płatki takie hydrożelowe, będą bardzo takie komfortowe, pod warunkiem, że je dobrze nałożymy, że nas tutaj nic nie będzie ciągnęło, bo ja mam tendencję, że za wysoko nakładam te płatki, bym chciała, żeby wszędzie dotarły te składniki i czasami jest im po prostu niewygodnie nawet patrzeć w dół. Mam maseczkę z Hada Labo, którą już mam, zapomniałam po prostu o niej, gdzieś ją włożyłam z kosmetykami i jej nie użyłam.
Też ją kupiłam właśnie na promocji w Rossmanie razem z tamtą maseczką 3D. Anti-aging facial sheet mask z kwasem hialuronowym, z retinolem i z kolagenem. Taka przeciwzmarszczkowa w płachcie. Mam maseczkę z Yoskin. Też jestem tego bardzo ciekawa. Kirei Lifting, czyli weekendowy zabieg japoński. Super wygładzenie i regeneracja. Ona właśnie składa się jakby z trzech kroków. Widzę, że tutaj piątek, kwas migdałowy, sobota kwas glikolowy, niedziela retinol i kwas hialuronowy. Spróbuję sobie w któryś weekend właśnie zrobić tą maseczkę. Też jestem ciekawa. Ona chyba nie ma aż tak dobrego składu jak tamte maseczki, ale przymknę na to oko i zobaczymy po prostu, czy działa. O, tutaj mam jeszcze maseczkę, którą dosyć często stosuję. To jest to maseczka Yanda, bo ona jest u mnie właśnie dostępna w moim Rossmanie, który tak naprawdę nie ma zbyt bogatej oferty, jeśli chodzi o maseczki. Jest to siła ampułki peptydowej. Też dosyć często stosuję te maseczki. No i chyba na tą chwilę wszystkie maseczki Wam pokazałam. Mam tutaj jeszcze dwie takie rzeczy, które stosuję, można by je nawet podciągnąć pod tą pielęgnację, kiedy moja skóra jest trochę za bardzo tłusta i trochę zanieczyszczona. Mam tutaj stołpy normalizującą maskę głęboko oczyszczającą, 5% kwasów AHA. Tu jedną część już zużyłam tej maseczki. Dobrze te maseczki działają z kwasami AHA, naprawdę pamiętam, że byłam z niej zadowolona. Też o niej zapomniałam, gdzieś leżała w koszyczku razem z tą maską w płachcie z Hada Labo, ale pamiętam, że fajnie podziałała na moją skórę. I mam tutaj jeszcze coś na szybkiego, jest to właśnie chusteczka również z firmy Taupa, zawiera złuszczające kwasy AHA plus fitowy. Złuszcza i odnawia na skórach do 28%, eliminuje niedoskonałości i zwęża pory. O, i zawiera 8% właśnie kwasu glikolowego i 2% kwasu fitowego. No i to jest bardzo szybki peeling, po prostu przecieramy skórę. Czyli to jest taka maseczka na wieczór, której w ogóle nie spłukujemy. No, ciekawa jestem. Podejrzewam, że może się fajnie sprawdzić jak inne kosmetyki stopy, bo u mnie się sprawdzało fajnie. Słuchajcie, chyba dobrnęłyśmy do końca. Mam nadzieję, że Wam pokazałam wszystko. Muszę kończyć, bo jak widzicie, co tutaj się dzieje, już to słońce tutaj zaczyna mi operować znowu na twarzy. Tak mnie gania cały czas przez te moje wszystkie filmiki. Ale najlepiej mi się chyba nagrywa bez lampy. Mam wrażenie, że te kolory są zupełnie inne. Nie wiem, czy mi się tylko tak wydaje, czy wy też to widzicie. Dajcie mi znać, co uważacie. No właśnie, tak wygląda moja pielęgnacja. Ona jest tak, jakbym miała to podsumować. To jakby na tą moją pielęgnację skupiam się właśnie na złuszczaniu, na tej odnowie komórkowej i na dostarczeniu mojej skórze wszystkich takich niezbędnych składników, właśnie głównie anti-aging, czyli właśnie peptydy, witamina C, to rano, tak jak mówiłam. Przede wszystkim retinol, o którym teraz nie mówię, ale na pewno będę mówiła, jak skończy się lato, bo na pewno powrócę do retinolu, już na mnie czeka. Właśnie czekają na mnie dwa kremy z retinolem. Jeden muszę dokończyć z zeszłej zimy, a później przechodzę już na tretinoinę, trochę silniejszą. Także na pewno będę używała wszystkie miesiące, aż do znowu gdzieś pewnie do lipca, do sierpnia, kiedy już raczej chciałabym uniknąć przebarwień i po prostu odstawiam. I trochę zmieniam tą pielęgnację, także moja cera, można powiedzieć, że mimo, że użyłam tych kwasów, to ma teraz taki odpoczynek, bo jednak no nie będzie lekko, bo z retinolem nie ma żartów. Może ja trochę przesadziłam w zeszłym roku, no bez przerwy się łuszczyłam i mój makijaż wyglądał po prostu tragicznie. Chyba w tym roku już tego nie zrobię, po prostu jeśli będę widziała, że jest moja skóra za bardzo się złuszcza, jest zbyt mocno podrażniona, to będę stosowała go po prostu trochę rzadziej. Dobra, słuchajcie, nieważne, ale o tym będę mówiła, jak już będę stosowała ten retinol. Kończę ten filmik, bo pewnie będzie długi. Mam nadzieję, że nie będziecie miało mi za złe. Dajcie znać, czy Wam się podobał ten filmik. No i oczywiście, jak się podobał, to proszę o kciuki w górę. Zapraszam do subskrypcji i do następnego filmiku. Buźka!